Nie zabijmy się. O kurde! Dawaj. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospek, witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj na kanale właśnie moim, którym nagrywam dzisiaj z wami, z Kaluchem, kurde, nagrywam odcinek GTA 5 Złodzieje versus Policja. Źle powiedziałeś jak zwykle, dobra stary, myślałem, że się nauczysz końcu. Nie no, witam serdecznie, z tej strony Złodziej versus Policjanci, zaraz będziemy ich atakować. Tak jest, już tutaj kupiliśmy bronię, wszyściutko jest, jeszcze Kali tam sobie poprawi grzywkę, ja nie mam co poprawiać, bo jestem łysą pałą, więc po prostu no co ładnie przedłużał, 12 tysięcy łapek, kolejna perspektywa i co, lecimy byku. Yes sir. Dobra stary, ja kupiłem broń, w takim razie nie mamy na koncie już totalnie nic, ale ty też masz, to jest niezbędne moi drodzy, żeby robić kasetki. No i co stary? Lecimy chyba, nie? Tak. W ogóle popatrz, mamy fajną tą kanciapę. Właśnie ona mi się spodobała. Czy jest tylko jeden taki żółty motor w kolorze? Nie, tutaj też jest. Tam na dole też coś było, ale tutaj widzę, są dwie akumki, no. Są jakieś sultany, są Huntleye, nawet Tampa jest, ale Tampą to ja jechać nie chcę. Nie, ja biorę w takim razie motocykl. Jak się zrespił, dary losu od Rockstara przyjmuję, nie? Czy da się zapiąć stary na motocykl ten? Pasy? O, tego to nie wiem. Nie da się, o kurde. Dobra, muszę sobie mapę włączyć, stary, i możemy jechać. Wiem, dobra, ale stary, zastanówmy się, bo tak, mamy dwa sklepy obok siebie. Ja ten niżej robię, stary. Bo jesteśmy, to jest zaraz przy naszej dziupli. A ty robisz ten wyżej, ten co kiedyś ich upokorzyliśmy tam, co? I szybka akcja do dziupli, mamy 30 koła, stary. Ale to czekaj, to i tak musimy odczekać jakiś czas. Dajmy startu, poczekajmy tak, chwilę. Tak, ustawmy się, dojedziemy sobie na spokojnie, nie? Ja myślę, że możemy poczekać nawet w dziupli chwilę. Tak z 3 minutki. I oni, stary, nie będą mieli alertu od razu, że my, wiesz, wjechaliśmy no, i to... stary, ten, zrobiliśmy sklep, bo ostatnio tak złapaliśmy kilku z nich, co nie? Że od razu zaczęli najbliższy sklep. Wyręczyłem cię, byku. Schowaj się tutaj, stary, na dole i poczekajmy, bo i będzie git. Dobra, przeczekujemy i zaraz lecimy. No to co, byku, wyjeżdżamy? Tak, ale może nie po kolei, co? Może ja wyjadę tak, najpierw. Wyjedź pierwszy i ja zaraz wyjadę. To jest dobry plan. Dobra, ale zacząłem się stresować, stary. Nie wiem czemu. Wiesz co, zaznacz sobie naszą bazę, stary, tym, X-em, wiem, no. Nie? Właśnie. Dobra, to co mam, bo ja mam, chłopie, tylko skręcić w prawo, w lewo, jestem w sklepie. Dobra, to poczekaj na mnie, ja się ustawię na spokojnie i ten. To podjeżdżamy, co? Na spokojnie. To ja podjeżdżam do sklepu? Ta, ale już chcesz wchodzić do środka? Tak, a ty? Ja, stary, może wjadę do tego sklepu motocyklem. To jak chcesz, to szybko, bo ja już stoję przy... Pedy mnie chcą bić. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, strzał. Zrobiliśmy sklep, bo ostatnio tak złapaliśmy kilku z nich, co nie? Że od razu zaczęli jadę. Co ja zrobiłem, tutaj, stary? Jechałem do dziupli, sejwuję kasę. Stary, ja utknąłem w sklepie. Nie! Co ty gadasz, już? Utknąłem w sklepie. Ja pierdzielę, no nie dasz rady wyjść? Nie dam rady wyjść. Co mam zrobić? Nie wiem, czy oni, stary, mnie zaraz... Czy wiedzą, że ja jestem w sklepie. A strzeliłeś? Tak. To może pomyślą, że uciekłeś. Ja już jestem, stary, w dziupie. Ja pierdzielę. Jak chcesz, to będę miał transport do paki i będziesz musiał mnie odbić, stary. Jeee, ale zrąbałem! Ja wjechałem do tego sklepu, jak co? Tak można zepsuć. Jezus, moi drodzy. O kurde, to się schowaj tam. Czekaj, schowaj. Siedzę w środku, na spokojnie. Kurde, no nie. Dobra, to ja czekam tutaj i stary, jak coś to dawaj mi znać. Jeżeli Kalucha teraz złapią, to cały nasz plan idzie się rypać. Ale myślę, że da radę, kurde, no nie możemy się spalić na samym początku. 15 tysięcy jest zasejwowane. Oddaję się. No i Kaluch został złapa. No to teraz już nie wiem, co mam robić. W zasadzie będę musiał go odbić. Nie dość fajnie, zaraz mi pewnie powie, co ten. Ja nie wychodzę, nie ryzykuję i czekam, kurde, moi drodzy. Nie chcę się spalić teraz też. Ale no, jeżeli Kaluch został teraz złapany, to będzie ciężko, to ogarnę. Dobra, Ospek, wchodzę do ciężarówki, stary. Wchodzę już? Do ciężarówki, ale, no. Ale ty mi dajesz misję na sam początek, stary. Musisz, ale to spokojnie, przy mission, stary, przy mission. Możesz powoli tam jechać. Dobra, jeszcze chwilę poczekam, wiesz? Ale stary, bo żebyś zdążył, bo ja za moment ruszam. Ja już ruszyłem. Dobra, jadę. Jestem przy Chinatown, przy tym sklepie na Chinatown. To znaczy dojeżdżam tu spokojnie, więc jedź sobie, stary, zobaczysz na pewno moją furgonetkę. Nie ma żadnej obstawy, więc uda ci się odbić. Gdzie teraz? Dalej przy Chinatown w sklepie. Furgonetka z sianem tu jechała, ja pierdzielę. O kurde, stary, no nic, jedź, jestem przy tym sklepie policja na Chinatown. Policja mnie tu jedzie, policja mnie goni. To jest goni do... mnie policja, goni to jest, mnie. To jest do dżupli, stary. Ale jak mnie złapią w dziupli teraz, to lipa. Nie, no, nie, raczej nie. Albo po prostu ich wymanewruj. Ja no już do mission, do... Kurde, no to teraz już nie chyba wiem, co mnie mam nie odbijesz, robić. Dobra, jadę, uciekam. Gdzie jesteś?
Spróbuj dojechać po prostu pod Mission Row. Specjalnie tak jedzie, stary. Żebyś mnie nie odbił. Wiesz, gdzie jest sklep na Grove Street? Tak. To właśnie przy nim jestem. Prawie że. Jak coś, to ciśnij tam, stary, proszę. To jesteś moją jedyną nadzieją. Albo na Mission Row. Szpital, no. Kojarzysz szpital? Tak. No to mam do niego dwie przecznice, tak jakby. Ja ci powiem, jak będziemy skręcać. Jesteśmy przy sklepie na Grove na razie. Przy sklepie na Grove. I przejechałeś chyba! Ty jesteś obok szpitala? Tak. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Uliczkę w lewo. Będziesz widział zaraz, tak, przecznice. Gdzie? Jadę teraz, stary. W drugą stronę, w drugą stronę, gościu! Tu? Przy szpitalu teraz jestem prawie, że. Ale szpital, a tu jest szpital, dobra! No! O kurde, ja sobie pomyliłem z budynki! Stary, proszę cię, nie! Gdzie teraz jesteś? Pod tunel wjeżdżam, chociaż nie. Tak, pod tunelem, tak jakby ten skręt przed Mission Row, pod tunelem. Widzę! Proszę, widzę, zatrzymaj mnie. Jedzie tu policeman jeden. Dobra. Gleba! Pajacu, wysiadaj! Dobra, wysiadam! Wysiadaj, Kalek, wysiadaj! Jedź! Jazda! Ja pierdzielę! Dawaj, uważaj, mamy plecy! Jedź! Dobra, jadę na autostradę! Żartowałem, ja jadę na autostradę! Proszę cię, drive mistrzuj, do dziupli, chłopie, i lecimy na nowo. Ja pierdzielę, ale mi uratować dupę przed samym komisariatem. Gdzieś się dwóch podjechało, stary, policjantów. Uważaj. Co ta lodówka? Mamy... Stary, co ty? Wypadłem. To dawaj, wsiadaj, to jest policja! Jedź. Ja pierdzielę, stary, ty mi... Sorry, byku, ale robisz? Jestem idiotą. Co ty robisz w ogóle? Nie mam formy, jedź do bazy. Zaznaczę ci bazę? Tak. Chyba masz zaznaczoną chyba. Ale jadę, stary. Ja pierdzielę. Ja, co się dzieje? Ja jestem posikany teraz przez... Ja też, na maksa, chłopie. Coś ty odwalił, gościu. Co jest, chłopie? Ja, wiesz, co chciałem zrobić? Wjechać na motorze do środka, po czym stwierdziłem, że to jest zły pomysł. Wskoczyłem, obrabowałem sklep. No. I motocykl mi się zaciął w drzwiach, kurde. A ile widziałeś, że oni staro nie stawali, a my łopie obok nich przejeżdżamy, stajemy, ty wypadasz, jedziemy dalej, co się w ogóle dzieje? Ja pierdzielę, hardcore. No ale dobra, jestem podjarany. Ja też na maksa, no ale dobra. Nie jest źle, tutaj w lewo. Super. O! A jest, dobre! Drugie życie. Masz kasy? Tak, masz mam. Kasy? Mam, 30 tysięcy, dobrze, chodź nie, tu. Bo jakby mnie zawieźliby mnie na komisariat, to byśmy nie mieli kasy. Mówiłeś, że się ciężarówka gdzieś zrespiła, tak? Tak, widziałem, gdzieś tutaj jechała na Wespucci. Ja sobie ten motor ogarnę, bo boję się, że za szybko jeździ. Tak. I stary ten, lećmy dalej. No i jak się misli. Okazało, kurwa, mi się trainer. Niestety na naszym serwerze jest taki problem, że czasami trainer odmawia posłuszeństwa i... Sorry, byku, ale jestem idiotą! Przez co mój pojazd... Nie mam formy, jedź do bazy. Zaznaczy ci bazę? Chyba finalnie masz udało mi się go troszeczkę spowolnić. To co, ja wyjeżdżam na miasto i szukam ciężarówki, co? Tak, to ja czekam. Ja mam czekać, tak? No, albo możesz jechać gdzieś, jak chcesz. Kurde, no zróbmy jakiś sklep, wiesz, ale boję się, że mnie będą łapać. Mogę to znaczy, pojechać. Mógłbyś zrobić, to by w ogóle było już, stary, to bym miał wtedy chillerę, nie? W szukaniu. Dobra, to jadę. Ciężarówka jedzie zaraz przy nas, stary! Dobra, to dawaj, rób ją! Ale nie, policja jedzie obok mnie, policja! Uważaj, spokojnie. Ja śledzę ciężarówkę. Przejechał policjant obok mnie. Okej, ja śledzę ciężarówkę. To rób ją, bo ja nie mam jak zrobić teraz, bo jestem... Zrób tą ciężarówkę, jak coś, to ja ci pomogę, o! Ja wiem, ale ja nie ucieknę stąd. Jestem przy wjeździe na Del Pierro, na deptak. Na razie ją śledzę, bo ona przestrzega przepisów. Ja jadę, stary, za nią. A gdzie ona na molo wjeżdża? Nie. Ona se jedzie prosto. Ja po prostu siedzę jej na ogonie. Dobra, czaję. To zróbmy tak, że ty, stary, ją zrób i powiesz, gdzie jesteś, to ja cię zgarnę i ucieknę stąd do dziupli. No tak, ale najlepiej jakbyś był gdzieś w okolicy, wiesz? No jestem w okolicy, są Bahamy jest. Bo ja muszę wrzucić ładunek i muszę zabić kierowców, nie? O nie, przyspieszyła. Stary, ja jestem obok tego sklepu, co mnie złapali przed chwilą. Ja też tu jestem! Jedź! O, to będziesz mnie widział! W prawo skręć! Znaczy, ja jestem tu w krzakach takich tutaj, wiesz? Aha. To co, wbijamy tam po tą ciężarówkę, czy nie? Musisz, stary, być tutaj szybko, żebym ja mógł wskoczyć po prostu do ciebie na motocykl. Dobra. Stary, dawaj! O, jesteś! Dawaj. Robimy to? Ta, trzy, czekaj, cztery. zielone ma. Kurde. Musimy na następnych światłach. Ja się tu muszę jakoś schować. Stary, 100 tysięcy dolców. I od razu do dziupli, nie? Mhm. Tylko, że muszę zabić kierowcę najpierw. To ty strzelisz do kierowcy, jak ci powiem, dobra? Dobra. Musisz tych dwóch kierowców, co tam są, zabić. To, stary, robimy to teraz. Poczekaj, tylko patrz, jak ona jedzie, ona spanikowała. Czemu przyspieszyła? Nie mam pojęcia. No nie, ona się nas boi, kurde, bo ją śledzimy. To nic. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie działać policja, stary. Tu jest ślepa uliczka, stary. O kurde, moi drodzy, ale się stresuje. O, musisz drogę chyba zajechać. Czy to, nie? To ty jej spróbuj zajechać. Może pojedzie prosto, to będziemy akurat na styk. Nie, w prawo skręca, ty musisz.
Co jest? W środku nikt nie siedzi. Nikogo nie widzę, to dawaj wysadzaj to i uciekamy. Czekaj, ale nie musisz strzelić, poczekaj. O nie! Nie! Gdzie ona jest? No, dawaj tutaj, siadaj mi na motor, mamy na motor. Mamy tę kasę? Nie. To wyciągnij. No, ona jest zbugowana, ale chyba uznajemy za kasę, stary. A strzeliłeś? Teraz strzelę. Dawaj, tutaj przy niej, ładuj przy niej. Dobra, wyciągamy kasę, cyk. Dobra. Ja pierdzielę, wysadzenie normalnie. Ja pierdzielę. Zielone. Teraz musi być ospano drive, mistrz. Tak, ospano drive już musi być, ale mam nadzieję, że widzowie się nie zepną, że się wysadziłem. Stałem za blisko po prostu, ale nie miałem tego w intencjach, przepraszam. U mnie to tak super wyglądało, stary, jak ty ten. Chcę to zobaczyć na dwie perspektywy, nie? Jedź do bazy, stary, bo my mamy stóweczkę przy sobie obecnie. Tak wiem. Co za drive, mistrz, co z tym w ogóle? Ja pierdzielę. Czy oni wiedzą, gdzie mamy dziuple? Jeszcze nie, stary. Może to wykorzystajmy jeszcze w takim razie. 100 tysięcy zaraz będziemy. Tylko wiesz co? Dziuple mi zaznacz, bo ja się zgubiłem. Prawo, co ty jedziesz? Tutaj. No wiem, miałem tu jest jeszcze kasetka. Aha, bo ja zaznaczałem mapę. To jest moja kasetka, którą zrobiłem już. Okej, chyba że jeszcze raz zrobimy. Policja, na łebie, policja. Nie wiem, stary. Musisz to zrobić. Nie wjeżdżaj do dziupli, nie wjeżdżaj. Uciekaj. Tylko jeden radio, zrób go tak w koniec. O kurde, uciekaj. Uciekaj! Dawaj szybko, auto, szybko, dawaj! Dawaj szybko, siadaj! Szybko siadaj, stary! No jest! Co robisz? Ramują nas, stary, uważaj. Co się dzieje w ogóle nie dzisiaj? Nie wiem, stary! Uciekaj, proszę cię! Nie zabijmy się! O kurde! Dawaj! Wsiadaj! Jedź! Ale akcja w ogóle! Proszę, jedź! O, świetnie! Do bazy teraz! Wow! O nie! Dawaj, jak coś tego zabij! Dawaj, podaj, stary, się, podaj się! Wsiadaj! Wsiadaj! O kurde, nie trafili! Jedź! Nie strzelamy, stary. Dobra. Teraz, stary, nie mogę zrobić gapy. Uciekamy. Ale jazda. Przy starej serii, stary, już by nas rozjechali, ale teraz policja bardziej szanuje tak. I za to szacun dla ekipy, że robią to naprawdę dobrze, natomiast no, my robimy to strasznie źle, stary, 100 tysięcy mamy przy sobie, musimy to zdeponować. Tak, dlatego taki stres. I kończmy, proszę cię, i kończmy to, bo ja już mam dość. Dobra, uciekam daleko. Nie mogę ci zmienić nawigacji, muszę cię poprowadzić ręcznie. Tutaj ze szkołą mieć, w lewo. Nie wiem, co zrobię. Co jak daleko? Nie widać go, nie mam kontaktu wzrokowego. To jest dobra droga tutaj. O kurde, jaki spryciarz. Wiecie co to, moi drodzy, zamieściło? To miała być nasza dziupla. Zanim jednak wybraliśmy te dziuple, w której obecnie jesteśmy. Tak, odsapnijmy tu, stary, trochę. Ja pierdzielę. 100 tysięcy, stary, mamy 130 tysięcy razem. Nie, 110 chyba, bo 20 wydaliśmy na C4. Weź auto i jedź do dziupli. Dobra. A ja tu poczekam. Tylko wiesz, że musisz też się tam pojawić, żeby zdeponować. Tak, ale jak zdeponujesz ty, to ja wjadę od razu. Dobra. Moi drodzy, ale jazda, tutaj kurde na grubo lecę. Ręce mi się trzęsą po tym, co się działo. Sorry, że do was tak mało mówię, ale emocje są tak duże. Tyle kasy kurde mamy, że ja muszę to wygrać, no nie ma innej opcji. Uciekam jak na razie cały czas tej policji, mam nadzieję, że mi się uda cały czas jadę to tak stary. Robić. Dobra. Ale ja nie wiem, co my, chłopie, porobiliśmy, żeby dalej żyjemy. Ja, stary, tyle razy spadliśmy z motocykla, przecież to... Ja w ogóle klikam F podczas ucieczki, no nie wiem, stary. Ja w ogóle się bałem, że nas złapią, bo ty stoisz, stary, nie wsiadasz. Wysadzam się, stary, z nerwów, nie? Ale przy okazji wysadziłem drzwi, chociaż tyle. Tak. To co, to ja też wyjeżdżam do dziupli. Tak, jedź. Ja, stary, 300 metrów mam. Jezu, widziałem teraz tego więźnia, stary, znaczy tego, co ty mówiłeś. Ja jadę typowo do dziupli, stary, i tak już będą ja jestem przecznicę, jestem przecznicę od dziupli, w sensie, kurde, co ja gadam? Właśnie skręcam do dziupli. No to wjeżdżaj. Jestem w dziupli. Kurde, jestem głupi, że z tobą nie pojechałem. Jest, tylko stary, żeby ich tu w środku nie było, bo oni mogą wiedzieć. Obczajam dziuple od środka. Chill. Nie ma nikogo. No to jak ja tam wjadę, mam kilometr, to generalnie jesteśmy win. Tak. No. I muszę coś ci powiedzieć, stary. O kurde, nie, policja, stary, policja jest obok mnie! O nie, wywaliłem się, stary! Żartowałem, wjeżdżam do dziupli, byku. Co za ty, jeszcze mi kamera zgasła, ja, stary, tak na farcie ją odpalam. Mamy to! Pięknie, kurde, mamy, Jezu, stary, to wszystko dzięki tobie, ty wykierowałeś ten odcinek. Ja to będę się taką fajtułapą, że masakra. Chodź, zaniesiemy sobie pieniążki, zliczymy tak, je. Tak, dobra, chodź.
Moi drodzy, no i w pięknym stylu dzisiaj kończymy odcinek. Było bardzo dużo gaw. Kurde, stary, ile my się wywaliliśmy, to był hit w ogóle. Nie, nie, ja nie mam pytań. Tak, tak. Jestem to co, ja też wyjeżdżam do dziupy. Muszę w kolejnym odcinku wykerować. Nie no, ej, powiem ci, że to jest jeden z lepszych odcinków, jakich, stary, miałem takie... Ja w ogóle do kamery, stary, pokazałem, jak mi się ręce trzęsły, co, ja bo nie wyrabiałem. I najlepsze jest to, że aż Julka przyszła do pokoju, żeby mnie uciszać. Kurde. Taka akcja była. No to, stary, to pokazuje, jak są emocje w tej serii. A więc co, no 12 tysięcy łapek, moi przyjaciele, i lecę z kolejną perspektywą, a kolejna perspektywa będzie znowu z Bandziora i kto wie, co się wtedy wydarzy, więc 12 tysięcy łap ciśniecie i widzimy się na kolejnym odcinku. Dzięki jeszcze raz, Kali, i do zobaczenia.